program Akademia Sukcesora jest absolutnie wyjątkowy i mogę powiedzieć nie tylko w Polsce, ale też w skali międzynarodowej. Nie ma takiego programu, który ma trzy walory. Po pierwsze, jest całkowicie nastawiony na obszary kompetencji potrzebne dzieciom z firm rodzinnych do tego, żeby przejąć potem odpowiedzialność za prowadzenie firmy w sposób całkowicie warsztatowy. Po pierwsze, warsztaty. Po drugie, projekt zakłada, że uczestnik będzie realizował taki case, który weryfikowany będzie przez mentora, który na co dzień wdraża te rzeczy w swojej firmie rodzinnej. Myślę, że opieka mentorów stanowi tu clue całego programu i jest absolutnie wyjątkowa. Trzecia rzecz, sukcesor, który wchodzi, żeby się rozeznać, jakie ma kompetencje, jakie jeszcze potrzebuje, otrzyma wsparcie indywidualne, czy będzie miał opracowaną dla siebie mapę, taki kompas, ścieżkę rozwoju, po to, żeby zobaczyć, co mam, a co jeszcze powinienem zdobyć i gdzie powinienem się tego nauczyć. Trzy absolutnie wyjątkowe i unikatowe filary, na którym oparliśmy ten program. Akademia Sukcesora to program menedżerski dla kolejnego pokolenia z firm rodzinnych. I to, co jest tak naprawdę bardzo ciekawe w tym programie, to to, że tak naprawdę nie trzeba być wcale zdecydowanym sukcesorem, który wie, że swoją przyszłość chce wiązać właśnie z firmą rodzinną. Założyliśmy, że jednak to młode pokolenie to przede wszystkim ma być pokolenie liderów. Pokolenie osób, które chciałoby gdzieś tam w przyszłości prowadzić własną firmę, ale może niekoniecznie firmę tą swoją korową rodzinną. Przede wszystkim chciałem poznać ludzi, którzy mają ten sam problem, czy są w tej samej sytuacji jak ja. Chciałem skonfrontować ich doświadczenia ze swoimi i dowiedzieć się czegoś więcej. Właściwie to nie wiedziałam, w którą stronę iść. Czy iść na swoje, czy iść do jakiejś korporacji, czy zostać w firmie. I myślałam, że Akademia rozwija wszystkie wątpliwości i też rozwijała. Przede wszystkim dlatego, żeby rozwinąć swoje kompetencje, żeby poniekąd poznać nowych ludzi, z którymi mogę porozmawiać o swoich doświadczeniach, o problemach, które mnie spotykają, no i zdobyć doświadczenie. Przede wszystkim obietnica poznania nowych ludzi. Ja uwielbiam poznawać, słuchać, odkrywać, więc po przeczytaniu programu stwierdziłem, że to jest jedyna w swoim rodzaju możliwość zobaczenia generalnie jednej z największych polskich firm od wewnątrz, posłuchania ich historii, poznania ludzi, poznania uczestników Akademii, no i nie zawiodłem się. Także myślę, że to był bardzo dobry wybór i gdybym miał jeszcze raz to powtórzyć, to na pewno bym to zrobił jeszcze raz. Trochę rozwinęłam swoje kompetencje liderskie i zarządcze. Poznałam też moje braki. Ja wiem już teraz, czego mi brakuje i w którą stronę powinnam iść. Także ten kompas, który nam przyświeca tutaj przez cały czas, no to działa, to wskazuje drogę. Bardzo ciężko jest po tym pół roku, tak, bardzo krótkim okresie, wyszczególnić jedną rzecz. Jeżeli miałbym szukać czegoś, to bym powiedział, że mnogość doświadczeń. Każdy zjazd był inny. Inna firma, inni ludzie. Każdy zjazd wnosił do mojego życia nowe doświadczenia. Z każdego wynosiłem coś nowego, coś dobrego. Poznaliśmy i controlling, i ten employer branding, który jest teraz bardzo ważny. Dlatego uważam to za świetny projekt, który nauczył mnie dużo więcej niż jak, nie wiem, studiowałam dziennie na studiach, bo tam nie było takiej praktyki, jak jest tu, teraz. Zwiedzając te firmy, my widzieliśmy naocznie, jak oni te poszczególne rzeczy u siebie wdrażają, jak funkcjonują. Później oczywiście mogliśmy to wykorzystać w naszych firmach, gdzie pewne rzeczy nas inspirowały, żeby przystosować te rzeczy u nas w firmie. Odwiedziliśmy tak wiele niesamowitych miejsc, te wszystkie firmy, że zostaliśmy wpuszczeni do tych wszystkich firm. Poznaliśmy szczegóły ich działalności, tego, z jakimi problemami się borykają, jakie rozwiązania zostały wprowadzone, co na pewno bardzo przyda się nam w przyszłości. Co najbardziej wyciągnąłem z Akademii Sukcesora, to wiedzę i można powiedzieć, że jakiś tam początek doświadczenia. Jak szukasz siebie, młody człowieku, myślę, że jedno z najlepszych miejsc, które mogłabym Ci zaproponować, to jest platforma, którą stworzyliśmy z szeregiem wspaniałych ludzi. Takich, którzy tą swoją drogę już znaleźli, prowadzą w tej chwili fantastyczne biznesy, rozwijają się nie tylko w Polsce, ale globalnie.
ale też takich, którzy powiedzieli, że biznes nie jest moją drogą.